Rozmowa niezależna jest Eksobala. Witam Państwa. Dzisiaj moimi gośćmi są Tomasz Sakiewicz, naczelny tego całego bałaganu. Witam serdecznie. Igor Jankę, Salon 24 i Instytut Wolności. Kłaniam się. Dzień dobry, witam Panów. Tomek dopiero co wrócił z Budapesztu, jak widać jeszcze. Oczy podkrążone w klapie kotylion. Jak było? Interesująco. Podobno zimno. Tak, ciężka węgierska zima, minus 2 stopnie i 20 cm upadu śniegu, że się sparaliżował cały kraj. Ale też trzeba pamiętać, że jak się wejdzie w Wikipedii, to Węgry są klimatem umiarkowanie ciepłym. I w związku z tym to, co u nas to jest zabawa, to tam to jest katastrofa. I oni nie są przyzwyczajeni do takich warunków. I rzeczywiście cały kraj stanął. Znaczy, naprawdę stanął, czołgi wyjechały na ulicę, skoty przebijały. Krwawy reżim Viktora Orbana wyprowadził skoty. A muszę przyznać, że reakcja Węgrów była jednakowo ciepła. W tym bardzo niskich węgierskich temperaturach. Jak następnego dnia my żeśmy sami zrobili tę uroczystość, zresztą oni nam byli bardzo wdzięczni, bo już nie mieli siły i środków, żeby cokolwiek zrobić. I zrobiliśmy pod pomnikiem Bema i potem przemarsz pod pomnik Katyński. To jest spory kawałek Budapesztu. I ci Węgrzy, którzy zresztą pogoda się poprawiła, wyszli do nas samochodami, to już niezależnie od tego, czy byli zwolennicy czy przeciwnicy Orbana, to oni nas serdecznie pozdrawiali. Cieszyli się, że jesteśmy. I węgierskie media też nas bardzo, bardzo przyjęły. Nawet pojawił się taki ton krytyczny gdzieś tam wobec władzy, że nie o wszystko zadbały, że jednak mogli pomyśleć, co z tymi Polakami zrobić. Więc Węgrzy nas naprawdę dobrze przyjęli i ja bym się na to nie uskarżał. Znaczy, w tych warunkach, dla których to była jednak dla nich katastrofa, to oni zrobili, co mogli, żebyśmy tam jakoś zafunkcjonowali. Igor, jesteś autorem niezwykłej książki. Nie chciałbym, żebyś się czerwienił, bo to nie o to chodzi. Tylko mówię jak jest. Jesteś autorem niezwykłej książki napastnej, książki o Orbanie, książki, która będzie, jak słyszałem, za chwilę się ukaże na rynku węgierskim, będzie wydana po węgiersku. Wszyscy Węgrzy, z którymi rozmawiałem na temat tej książki, robili wielkie oczy i powiem Ci, że ja się tak czułem dobrze jako Polak, bo pokazaliśmy, czym kaczka wodę pije, wiesz? Oni byli jakaś aluzja. Nie. Oni byli zaskoczeni i zdziwieni tym, że Polak, to są polskojęzyczni Węgrzy, tak. Że Polak napisał taką książkę o naszym Orbanie i tak dalej. Dlaczego napisałeś tę książkę? W jaki sposób ją pisałeś? Ile razy byłeś na Węgrzech? Ile razy rozmawiałeś z Orbanem i tak dalej? Dlaczego zawsze się dorabia legendy do tego? Autorzy bardzo często pisują wydawca. Legendę. Po prostu wydawca zadzwonił do mnie i zaprosił mnie. Fajną legendę opowiedział, dorobił. Ale to jest tylko część opowieści. No bo zadzwonił do mnie, a nie do kogoś innego, bo wiedział, że się tym interesuje. A dlaczego się tym interesuje i dlaczego się zgodziłem? To jest ciekawe chyba pytanie. Znaczy, moim dlaczego? Bo po pierwsze, to bardzo ciekawy temat, tak? Dla dziennikarza, który lubi sytuacje niejednoznaczne, który lubi barwne, żywe postaci, takie, które wywołują kontrowersje, nie białe albo czarne, tylko takie niejednoznaczne. A kim jest Orban dla ciebie? Dla mnie Orban jest jednym z najwybitniejszych przywódców w Europie, jeśli nie najwybitniejszym. Jego problem polega na tym, że rządzi 10-milionowym krajem, a nie 100-milionowym krajem, bo gdyby rządził takim państwem jak Niemcy, Francja czy Włochy, to by absolutnie rządził w Europie. To jest dla mnie fascynujący polityk, z którym nie zawsze się z nim zgadzam, ale niezwykle go doceniam. Niezwykle mnie fascynuje sposób uprawiania polityki przez niego. On jest takim przywódcą, jakich już dzisiaj w Europie nie ma, jakich byli kiedyś. W ogóle na świecie dzisiaj takich nie ma. To jest taki typ polityka. Ja nie chcę porównywać go, bo to porównania zawsze są ryzykowne, ale to jest typ polityka takich jak był Reagan, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, czy chociażby Tony Blair z drugiej strony. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że nie tylko, że on jest konserwatywny, bo dałem przykład Blaira. Polityka, który próbuje zmienić rzeczywistość, tak? Który próbuje realnie rządzić. Stanu, tak? Nie administrować, nie tylko administrować i mówić, a mieliśmy jakieś plany, ale tu się nie da, bo tu mamy trudnego partnera koalicyjnego, a tutaj są jakieś przepisy Unii Europejskiej, a tu jest jakaś tam konstytucja, która nam przeszkadza. W związku z tym nic nie możemy zrobić. Tak? Dzisiaj powszechny jest taki zwyczaj wśród światowych przywódców, no ale powiedzmy, trzymajmy się Europy, bo to podwórko znamy lepiej, że za wiele
nie możemy, tak? Bo światem rządzą nie politycy, tylko rządzą rozmaite mechanizmy. Rządzą prawa Unii Europejskiej, rządzą międzynarodowe korporacje, rządzą firmy. Rozmawiałeś z nimi. Tak. Ja rozumiem, że twoje wyobrażenie o nim, o którym teraz trochę opowiadałeś, bo tak ja czytam to, co nam opowiedziałaś w tej chwili, to ono się spełniło podczas tego poznania, tak? Tak, znaczy przede wszystkim rozmawiałem z kilkudziesięcioma osobami, które jego znają, tak? I to temu poświęciłem bardzo dużo czasu. Rozmawiałem też, żeby było jasne, z ludźmi, którzy również go nie lubią, go krytykują, którzy od niego odeszli, którzy są jakby dzisiaj w innym obozie. Aczkolwiek ta książka nie jest książką obiektywną, nie aspiruję do tego, to nie jest podręcznik, to jest moja subiektywna opowieść o polityku takim, jak ja go widzę. Orban, jakim go poznałem, znaczy jest taki, jakim mi opowiadano, jest po pierwsze facetem, który wie, czego chce. To już jest bardzo dużo. Po drugie jest facetem, który jest politykiem, który ma wizję, któremu o coś chodzi. Tak? Który jest premierem nie tylko po to, żeby być premierem, tylko żeby coś osiągnąć. I co więcej, nie boi się konsekwentnie zmierzać do tego celu. Nawet jeśli droga jest niezmiernie wyboista, nawet jeśli spodziewa się, że dostanie ciosy z lewa jak i z prawa. Jak Tomek słucha i milczy, znaczy, że się zgadza, wiesz? Tak to odbieram. Ale podejmuje, który jest w stanie podejmować wiele decyzji niepopularnych. Takich jak w Polsce żaden polityk by nie podjął, łącznie z lubianym zapewne przez was bardziej, ja go też cenię, Jarosławem Kaczyńskim. Na przykład takich, żeby jak ostatnio. Dlaczego do ciebie się przez was zwraca? Taki mamy zwyczaj. Do was mówię, towarzysze. Powiem o jednej decyzji, bo to jest bardzo charakterystyczne, że on takie decyzje też umie podejmować. Na przykład, żeby narzucić obowiązek płacenia za studia tym Węgrom, którzy skończą uczelnie węgierskie i wjeżdżają za granicę. Uważam, że to jest bardzo mądre rozwiązanie. A czy jesteście w stanie mi wytłumaczyć i przy okazji naszym widzom rzecz następującą? Dlaczego Węgry i właśnie Orban są przedstawiani w tych propagandowych polskich mediach w taki sposób, jako wcielenie najgorszego zła? Zwróćcie uwagę, że to, jeśli się coś... W Gazecie Wyborczej, znaczy trzeba przyznać, Ale to dominujące, bo trzeba przyznać, że nawet część obozu obecnej władzy aż takiego czarnego luda z niego nie robi, natomiast Gazeta Wyborcza zagięła parol na Orbana i... Ja wszyscy... mówiłem o władzy, tylko pytałem o te właśnie propagandowe media. Tak, generalnie jest... Cały ten kartel medialny, i Agora, i ITI. One się to w tej sprawie chyba nawet trochę dzielą, znaczy najgorzej traktuje Orbana Gazeta Wyborcza. I to jest ze względów ideowych. Orban się odwołuje do dwóch nieznośnych dla Gazety Wyborczej tradycji, chrześcijańskiej i patriotycznej. I w dodatku osiąga w tym pewne sukcesy, bo gdyby on był nieudacznikiem, no to może by go tak bardzo nie gnębili. No ale jeżeli prezentuje całkowicie odmienny punkt widzenia, może w jednej sprawie się podać Gazecie Wyborczej, ale tego nie zauważa, że Orban ostatnio się robi prorosyjski. Robi się prorosyjski, gra wyraźnie z Putinem, chociaż ta gra jest oczywiście cyniczną grą z jego strony, bo on próbuje wykorzystać pole poprawy stosunków z Moskwą do gry z Brukselą. Ryzykowna gra. Znaczy ja nie jestem pewny, nie znam na tyle dobrze polityki węgierskiej, czy on mądrze robi, czy to się po prostu nie skończy tym, że da palec, a straci rękę. Ja mogę powiedzieć tak, bo z polskimi mediami w porównaniu z tym, co się na Zachodzie dzieje, to nie jest tak źle. Bo u nas rzeczywiście tak naprawdę łoi w niego Gazeta Wyborcza, powiedzmy Polityka, ktoś tam. Ale to nie jest, tu te głosy są dużo bardziej podzielone, zwłaszcza, że ostatnio Donald Tusk nawet wczoraj czy przedwczoraj gdzieś słyszałem go bronił część polityków Platformy. Znam polityków Platformy, którzy są w ogóle fanami Orbana. Wiadomo, no, pisowcy są bardzo ostro zafascynowani. W polityce zagranicznej przypomina trochę Platformę, a w polityce wewnętrznej PiS. I to jest takie, i trzeba o tym pamiętać, że Orban to jest jakby połączenie trochę tych dwóch polityków. Chociaż to z tą polityką zagraniczną to byłbym ostrożny. Ale ciekawe jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ma tak krzywo na Zachodzie. To jest niesamowite, bo to, co wypisują o nim w zachodnich mediach, to jest rzecz niebywała. Po części to wynika z niewiedzy i z tego, że zachodnie media nie wysyłają swoich ludzi na Węgry, no bo gdzieś tam front południowo-wschodni daleko. No i te ciężkie zimy węgierskie. Ciężkie zimy mogą tam jeszcze... Może ten minus na kogoś dopaść, jak jest w Hiszpanii czy Francji, to nie są żarty. Ale to zupełnie poważne. Tam po prostu on nie jeżdżą, tylko dzwonią do niektórych redakcji, tak u nas się dzwonił do Gazety Wyborczej, to oni też dzwonią do Nepsobotrzegi, oni opowiadają, jest taka odpowiednik w uproszczeniu i oni też przedstawiają im jedną wersję. Ale
Co jest ważne, są dwa główne powody, dla których Orban tak bardzo wywołuje histerię, tak silną histerię na Zachodzie. Po pierwsze, jest konserwatystą, i to takim integralnym konserwatystą, i to takim konserwatystą, jakich już niewielu w Europie Zachodniej. Tak? Znaczy takim, który jest przeciwny związkom homoseksualnym, przeciwny formalizowaniu związków homoseksualnych, bo związkom jako takim pewnie nie jest. Jest za tym, żeby mówić wprost o roli Kościoła, żeby być przeciwko aborcji. Mówi wprost o roli religii w życiu, roli chrześcijaństwa. Bo trzeba też wziąć tą poprawkę, że o ile Orban, jeżeli dobrze pamiętam, to jest katolikiem, to bardzo patriotycznym nurtem na Węgrzech są też protestanci. On jest Kalwinem. On jest Kalwinem, tak, tak? A to tak. Dobrze, żeś mnie poprawił. Bardzo patriotycznym nurtem są protestanci i to też wynika ze specyficznej tradycji węgierskiej, kiedy katolikom w Austro-Węgrzech działo się naprawdę dobrze, a protestantom trochę gorzej. Więc po pierwsze to jest to, tak, że wygrał integralny konserwatysta, odwołujący się do narodu, co dzisiaj w ogóle w Europie słowo naród to w ogóle jakieś brzmi strasznie. No i wygrał tak dramatycznie, tak? Znaczy tak, ma większość w parlamencie, 52%, żaden polityk nie uzyskał takiego wyniku. A drugi powód jest taki, żebym skończył, to jest to, że naruszył interesy bardzo wielu międzynarodowych korporacji, prowadząc, przyznaję, kontrowersyjną politykę gospodarczą, którą ja rozumiem, nie zawsze się mogę zgadzać, czasami mam wątpliwości, ale rozumiem, o co mu chodzi. Jest dosyć skuteczny pod tym względem. Znaczy wywoływaniu... Ale nie, też ich trochę oskubał jednak na korzyść państwa węgierskiego. Tak, to nie jest tak, że to się okazało nieskuteczne. On rzeczywiście wyrwał im trochę pieniędzy. To prawda, tylko pytanie, co będzie na końcu. Tego ja nie wiem, czy ta polityka okaże się skuteczna. Ale za co go szczególnie lubię, to jest jedna z takich rzeczy, która pokazuje, że jest politykiem, znaczy, który próbuje realnie wpłynąć na rzeczywistość. Jednym z jego celów jest odbudowa węgierskiej klasy średniej. Tak? Więc on chce oddać Węgrom pieniądze. W związku z tym podejmuje bardzo konsekwentne decyzje. Po pierwsze, obniża podatki, wprowadził podatek liniowy na poziomie 16% dla obywateli, 10% dla firm, czyli dwa razy niższy niż to, co zrobił w Polsce Leszek Miller, co moim zdaniem było bardzo, bardzo dobrym ruchem. Wprowadził ulgi prorodzinne bardzo znaczące. Tam trzyosobowa rodzina, która zarabia przeciętnie praktycznie... Rodzina, która ma nie trzy osoby, tylko trójkę dzieci. Trójkę dzieci, tak. Która zarabia przeciętne pieniądze, praktycznie nie płaci podatków. Wreszcie, no i skoro podjął takie kroki... Pozwolę skończyć. Podjął takie kroki w sytuacji, kiedy Węgry były w poważnym kryzysie, tak? Które nie mają pieniędzy w budżecie. No, a on im oddał jeszcze, czy jakby uszczuplił ten budżet, to musiał skądś te pieniądze wziąć. Tak? Chciał uruchomić mały węgierski biznes, no ale skądś te pieniądze musiał wziąć. To postanowił, okej, wezmę od tych, którzy są bardzo mocni, czyli od banków, od sektora energetycznego, handlu wielkopowierzchniowego, czyli supermarketów i telekomów. Obłożył te cztery branże podatkiem kryzysowym. To uderzyło w te firmy i one podniosły larum. Trudno się dziwić. Każdy szef każdej firmy, jakby mu nagle jakiś rząd wprowadzał dodatkowy podatek, robiłby wokół tego hałas i on to zrobił. Ale ja nie jestem zwolennikiem nakładania jakichś ekstra podatków. Te branże naciskają u siebie, polityków, w kraju, dziennikarze i tak dalej. Stąd się i tak się tworzy do tego potem... się składa, prawda, on jest tutaj przeciwko aborcji, zapadem Bogiem, religią i tak dalej. To już w ogóle to wszystko jest straszne do kupy. Ale chciałem zwrócić uwagę na to, że on podjął próbował jako polityk wpłynąć na rzeczywistość, tak? Tutaj tym ludziom daje pieniądze, czyli obywatelom węgierskim, którzy są słabo, mają niewiele własnych firm. Tak? Próbuję odbudować tutaj przedsiębiorczość. No trudno, skądś muszę wziąć. Tak, to jest decyzja kontrowersyjna, ale to jest polityczna decyzja. Zobacz, z tego co myślę jest tak, mąż stanu, tak? Polityk, który dba o swoich obywateli, o swój kraj, nie boi się postawić w Brukseli, nie boi się rozgrywać, no zobaczymy jak to się skończy z Rosją, różnych interesów. Czegoś chcieć więcej? No wiesz, polityka, którą prowadzi... Czy to są takie reformy, które ty byś chciał zobaczyć w Polsce?
Znaczy w ogóle bym chciał, wiele z tych reform bym chciał. Nie wszystkie. Niekoniecznie bym chciał 9-letnią kadencję dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bo pomyślcie sobie, co byście pisali w Gazecie Polskiej, gdyby rząd Platformy Dworakowi i pozostałym członkom powołanym za swoich czasów przyznał 9-letnią kadencję. Tak? Byśmy krzyczeli, że to jest bardzo niebezpieczne. Takie rzeczy oni też robią. Liczy z tym, że on utrzyma na tyle kontrolę nad parlamentem, że ta Krajowa Rada pozwoli mu, jeszcze wzmocnienia teraz konstytucyjnie, mieć wpływ na media publiczne, czyli że to przedłuży co najmniej jego wpływ na te dominujące tak ciągle na Węgrzech media, czyli telewizję i radio publiczną. Ale wracając do tego, co robi Orbán. Gra jest o tyle ryzykowna, że on musiał rozpocząć wojnę na wielu frontach. I jeszcze zrobił to w warunkach nieporównywalnie gorszych niż polskie. Znaczy Polska, kiedy Orbán dochodził do władzy, można było powiedzieć, była po połowie dekady, pierwszej dekady tego wieku krajem kwitnącym. Natomiast Węgry były w najcięższym kryzysie gospodarczym. Rządy poprzednika Gurcianiego doprowadziły to do katastrofy ekonomicznej bez jeszcze tego wielkiego światowego kryzysu, który potem dodatkowo uderzył w Węgry. I Węgry dzisiaj są krajem biedniejącym. On ma naprawdę z tym ogromny problem, bo to widać wszędzie, po ludziach, po ubiorach, po infrastrukturze, po sklepach. To po prostu widać. Wystarczy przejść się po Budapeszcie, jak ktoś go widział kilka lat temu, to wie, że ten kraj zbiedniał. Ewidentnie. Ale to jest coś ciekawe, jest coś też takiego, co mnie martwi, a zarazem, że z jednej strony mnie martwi, kiedy jestem tam, a cieszy, kiedy wracam do Warszawy. I niezależnie, co sądzimy, niezależnie od tego, kto rządzi, tak? Jednak jak wraca się do... Bo to jest też o nas, o Polakach. Kiedy się wraca do Polski, a ostatnio często bywałem... Bogaci po prostu. Ale też widać, że u nas furkoce, że ludzie strasznie prą, że strasznie chcą już być tacy, jak na tym zachodzie, tak? Że jeżeli jeden sklep upada, to natychmiast pojawia się nowy szyld, tak? Nawet w tych miasteczkach, które nie idą świetnie, to widać może nie piękne szyldy, ale nowe. Ciągle ktoś coś próbuje walczyć. A na Węgrzech, znaczy zobaczcie, jak się przejeżdża przez nawet takie nieładne polskie miasteczka, które nie są zbyt bogate, no to tam szyld, nie wiem, były ciuchy za 8, to teraz są za 4,50. Nie? Ale ten ktoś, to ma ten sklepik z ciuchami walczy. Za 4, walczy. A na Węgrzech takie mam wrażenie, że tak... Pochylał się, pomyślał na tym, ile ziemi straciliśmy, co to jakie straszne jest było. Jest pewien poziom depresji społecznej, ale tam jest jeszcze jedno. Tam jest tradycja trochę jednak wiszenia u klamki państwa w dużo większym stopniu niż w Polsce, ponieważ to państwo było jednak ich od połowy wieku XIX. Wprawdzie nie prowadziło zewnętrznej polityki, ale wewnętrzną prowadziło własną i nie było nic zdrożnego z tym państwem współpracować i brać od niego pieniądze. Tak jak u nas ktoś brał od państwa rosyjskiego, pruskiego, no już może w mniejszym stopniu austriackiego, ale jednak brał od obcego. To w przypadku państwa austro-węgierskiego, no to wewnętrznie to on po prostu był dobrym obywatelem, jak on z tym państwem współpracował. On wspierał ich rozwój, zresztą niebywały wtedy rozwój. To był najbardziej złoty ekonomicznie okres historii Węgier. A co byście przenieśli z Węgier do Polski od razu? Już. Ja bym, powiem tak, to co mi bardzo się spodobało na Węgrzech, też w sposobie budowania, ugrupowania przez niego, to, że on próbuje uaktywnić obywateli. On mówi o społeczeństwie obywatelskim, tak? On robi to, co wy robicie z klubami Gazety Polskiej, tak? Znaczy, zresztą my żeśmy na zaproszenie tamtejszych klubów przyjechali i na początku to myśmy trochę się wzorowali na ich klubach, a teraz dowiedzieliśmy się, że oni chcą się dowiedzieć, jak my to robimy, bo ten nasz wzorzec okazuje się jest bardziej dynamiczny. Ale zobaczcie, co tam się stało. Tam, kiedy Orbán wezwał do tworzenia takich kręgów obywatelskich, bo tam są niesformalizowane takie, to zbiorowiska ludzi, którzy są niekoniecznie za zbiorowiska, może dużo powiedziane, jakby tam zgromadzenia, tak? Ludzi, którzy mają podobne interesy, na przykład są matki, samotne matki z dziećmi, tak? Albo inżynierowie, albo poeci, czy producenci wina, czy studenci jakichś tam wydziałów, czy mieszkańcy jakiejś wsi, którzy zajmują się jakąś pomocą charytatywną. On po tym, jak wezwał do tworzenia takich kręgów obywatelskich, do tego, żeby Węgrzy zajęli się swoimi sprawami, jak to kiedyś u nas mówiono, wzięli sprawę w swoje ręce, otóż w ciągu 2 miesięcy w tym małym 10-milionowym kraju, czyli 4 razy mniejszym od Polski, powstało 11 tysięcy takich kręgów obywatelskich. To jest coś niesamowitego. To jest tak jak Solidarność w Polsce w 80 roku. Pamiętam, jak ja byłem małym chłopcem, średnio to pamiętam, bardziej znam z lektury, ale
to był niesamowity ruch, tak? I oni zaczęli się gromadzić, zaczęli działać. I moim zdaniem, to jest, jak teraz jeździłem po Polsce, miałem dużo spotkań z czytelnikami, mnie pytali, czy taki Orban, to czy możemy znaleźć takiego Orbana, tak? Bo oczywiście był cały czas porównanie, czy to Kaczyński, czy Tusk, czy ktoś inny. Ja myślę, że nie jest problem w tym, żebyśmy znaleźli sobie Orbana, bo ten Orban sam z siebie, ten nasz jakiś przywódca, sam z siebie się nie weźmie. To my musimy być aktywni, bo jeżeli polski rząd obecny, który bardzo krytykuje za pasywną politykę, nic nie robi, to dlatego nie robi, że my nie wyborcy, musi. Pozwalamy na to. Przez cały czas Platforma prowadzi w sondażach, prawda? To znaczy, że duża część społeczeństwa to akceptuje. Jeżeli zaczniemy być bardziej wymagający od naszych, od rządzących, to oni zostaną zmuszeni do tego robić. Wszystko, co będzie Platforma, popierając ktoś dzisiaj inny. Wyjątkowo Gazetę Polskiego Igora, muszę powiedzieć, że są dwie drogi kontroli rządu. Jedna to jest kontrola poprzez ruchy, organizacje społeczne, druga poprzez media. I Orban jakby docenił obydwie te rzeczy i to mu zapewniło sukces. Czyli po pierwsze postawił na rozwój społeczny, chociaż naprawdę z Węgrami jest trudniej. Przez tę ich tradycję było trudniej. Oni wolą, że jednak, żeby państwo coś zrobiło. A on jakoś tam znalazł metody, które ich na jakiś czas przynajmniej uaktywnił. A po drugie znalazł dojście do biznesmenów, którzy go wsparli w mediach. Znalazł na to trochę pieniędzy i ludzi, którzy mają te pieniądze. On, kiedy tutaj był w Polsce na zaproszenie Igora, to mówił właśnie o tym na uniwersytecie, że bez mediów to się nie da tego zrobić. To prawda. Co sobie powinni, taka jedna myśl na koniec, co sobie powinni pomyśleć ludzie, którzy będą oglądali wiadomości, będą czytali gazety i znowu tam znajdą jakieś informacje bardzo niepokojące i straszące na temat sytuacji na Węgrzech, jak tam jest źle i tak dalej, i tak dalej. Bodajże wczoraj na portalu Gazety Wyborczej się ukazał taki tytuł. Gigantyczna demonstracja. 4000 ludzi na każdą miesięcznicę do katedry. Przeciwko nacjonalizmowi. Smoleńska przychodzi. Tak, ale wtedy to jest grupka, niewielka grupka ludzi. Nie, a na Węgrzech to jest w ogóle małe piwo, ponieważ tam oni są dużo bardziej emocjonalni niż my traktują politykę. Tam wezwać 50 tysięcy ludzi to w ogóle żaden problem. Budapeszt jest idealnym miejscem demonstracji, bo znaczna część Węgrów mieszka w Budapeszcie i bardzo łatwo jest do niego dojechać, więc zrobienie demonstracji w Budapeszcie to akurat jest najłatwiejsza rzecz na świecie. Tam po pół miliona ludzi przychodziło na demonstrację. My się śmiejemy z tego, wiesz, bo my wiemy, o co chodzi, tak? Ale co sobie mają pomyśleć tacy normalni ludzie, którzy zetną się właśnie z tego typu informacją, o której mówimy, że kilka tysięcy ludzi demonstrowało, wielka, gigantyczna demonstracja, kilka tysięcy ludzi demonstrowała w Budapeszcie przeciwko nacjonalizmowi, temu okropnemu Orbanowi. Jeżeli ktoś się emocjonuje czytając Gazetę Wyborczą, to jemu nic nie da się powiedzieć. No, on po prostu musi coś ze swoim życiem zrobić, ale generalnie rzecz biorąc, ja myślę, że w ogóle trzeba patrzeć trochę ostrożniej na specyfikę każdego narodu. Znaczy, naprawdę sytuacje są zupełnie nieprzekładalne. Jedne rzeczy, które są świetne w Polsce, nie zawsze będą świetne na Węgrzech. To, co jest świetne na Węgrzech, nie zawsze będzie świetne w Polsce. I w ogóle przykładanie jakiejś jednej miary bardzo często źle się kończy. My jesteśmy dwoma różnymi narodami, które się bardzo lubią. I o tym trzeba pamiętać, że się bardzo lubią. To się zgadzam się z Tomkiem, że byśmy byli bardzo ostrożni z tymi porównaniami. Bardzo łatwo tak chcemy, że to niech to, co Orban robi tam, to żeby u nas robił, to już byłoby cudownie. To jest ryzykowne. Natomiast ja bardzo bym chciał, żebyśmy mieli polityków, którzy traktują nas tak poważnie, jak Orban poważnie traktuje swoich wyborców. Tak? Znaczy on im powiedział, słuchajcie, chcę zrobić to, to, to i tamto i to rzeczywiście robi. Tak? Próbuje wypełniać te obietnice i próbuje mierzyć się z tymi wszystkimi trudami, które rzeczywiście są tam potężne. Tak jak mówił Tomek, Węgry są w trudnej sytuacji, bardzo trudnej. I ja nie wiem, czy te kroki się powiodą, tak? Bo to jest tak, że z jednej strony nakładasz te podatki na te firmy, no to owszem, ściągasz na szybko pieniądze. Ale pytanie, jak to zadziała długofalowo na inwestycje? Tu jest już sprawa ryzykowna. Jedno mu się udało na zawsze. Ogromne rozbudzenie węgierskiego patriotyzmu. Rzeczywiście ta duma narodowa Węgrów, zduszonych historycznie przez ostatnie 100 lat, dzisiaj się obudziła. Ci Węgrzy są dumni z tego, kim są, kultywują swoją historię. Im jest dobrze z tym, że są Węgrami, a naprawdę ostatnie dziesiątki lat było z tym zupełnie inaczej. I są dużo bardziej zaangażowani. Tak? Pamiętajmy też, jak oni żyli w czasach komunizmu. No to nie jest piękna karta historii. To my możemy być dumni, że w Polsce opór był tak silny. Po 56 roku, oczywiście. Bo wtedy ich zdławiono. Ale po 50, najpierw ich zdławiono i mordowano i katowano, ale potem ich kupiono niestety piwem, gulaszem i to tak tanio, dosyć tanio. Oczywiście możemy sobie powiedzieć, nas tak nie próbowano kupować, więc trudno powiedzieć, jak my byśmy się zachowali, gdyby nam to dano. Myśmy nie mieli do wyboru gulasz, piwo, paszport i Coca-Cola, bo po prostu tego nie było. Najwyżej można było wstąpić do partii i tego ale też nie mieć. Ale też represje, na przykład takie
spadły na Kościół i również po 1956 roku są nieporównywalne do wszystkiego, co się działo w Polsce. No, 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 u nas po 1956 roku Kościół no, miał względną swobodę. No, oczywiście też były represje, były morderstwa, ale tam po prostu mordowano, wsadzano do więzień, przeszkadzano we wszystkim. No, Kościół był po prostu w ogromnej opresji. Dziękuję wam uprzejmie za spotkanie. Namawiamy wszystkich tych, którzy nie przeczytali jeszcze książki Napastnik, żeby to zrobili jak najszybciej. Tak, pozdrawiamy braci Węgrów. Dziękuję uprzejmie. Igor Jankę, Tomasz Sakiewicz. Kłaniam się państwu.